Wirtualna Polska to jedna z największych grup mediowych działających w polskim internecie. Składa się z wielu spółek, m.in. Wirtualnej Polski, O2, Money.pl, ABC Zdrowie, ale też Pudelka. Także mamy bardzo bogate portfolio produktowe. Docieramy każdego miesiąca do ponad 18 milionów Polaków. Jesteśmy trzecią co do wielkości prywatną spółką mediową w Polsce, łącznie z telewizjami. 95% naszych przychodów to jest reklama. Jesteśmy podmiotem czysto reklamowym, który koncentruje się tylko i wyłącznie na rynku polskim. Oczywiście struktura naszych przychodów się zmienia. W tej chwili zarabiamy na innych rodzajach reklam niż miało to miejsce jeszcze 5 lat temu. Niemniej jednak cały czas lwia część naszych przychodów to jest display, przy czym to nie jest już taki display, jaki znamy właśnie sprzed tych kilku czy kilkunastu lat. Bardzo dużo zmieniło się na zapleczu. Te nasze reklamy są podawane dużo mądrzej i wyświetlane są w sposób, które umożliwiają dużo wyższy zwrot z inwestycji marketingowych naszych klientów. A to wszystko dzięki narzędziom i rozwojowi narzędzi big data'owych. Stąd też takie wzrosty, o których dzisiaj cały dzień mówimy od samego rana, którymi się chwalimy. W ujęciu dwuletnim to jest ponad 75% wzrostu przychodów, co przy tak dojrzałej spółce, jaką jest Wirtualna Polska, działającej na już w sumie dość dojrzałym rynku i w tej skali uważam, że jest świetnym wynikiem. Ale w tej chwili takimi nowymi napędami wzrostów stają się coraz bardziej te nasze cztery strategiczne kierunki natarcia, czyli wideo, mobile, big data i rzecz jasna e-commerce. Mniej więcej 2 lata temu rozpoczęliśmy projekt o nazwie Nowy Lider Polskiego Internetu. Projekt ten polegał na tym, aby połączyć O2 i Wirtualną Polskę w jeden podmiot i w ten sposób zmienić, dokonać nowego rozdania na rynku mediów internetowych, bo przez te kilkanaście lat wcześniejszych nie zmieniał się lider. To się udało, te środki, które były niezbędne na to, aby kupić Wirtualną Polskę, bo Orange wystawił ją na sprzedaż, dostarczyła i Nova Capital, fundusz private equity, który do dziś jest z nami. I dodatkowo, aby umożliwić wyjście z inwestycji Inowie oraz pozyskać środki na dalszy rozwój, na kolejne akwizycje, wprowadziliśmy spółkę na giełdę w maju tego roku, pozyskując ponad 100 milionów złotych, dzięki czemu dokonywaliśmy kolejnych przejęć. W sumie kupiliśmy 11 spółek przez 18 miesięcy, więc rozwijaliśmy się bardzo dynamicznie, nie tylko organicznie, ale również przez akwizycje. No i w tej chwili, tak jak wspomniałem, jesteśmy niekwestionowanym liderem na tym rynku. Jeśli chodzi o koszty, to naszym głównym, najważniejszą pozycją kosztową są oczywiście koszty pracy, koszty i wynagrodzenia zespołu Wirtualnej Polski, blisko 900 osób. I to są koszty, udział tych kosztów to jest około 70%, więc są to koszty dominujące. Jeśli chodzi o naszą telewizję, to jest to projekt, z którym wiążemy duże nadzieje, bo po pierwsze pracowaliśmy nad nim od grudnia ubiegłego roku, czyli prawie rok, starannie się przygotowując do zapowiadanego procesu koncesyjnego. Bardzo się cieszymy, że nasza oferta i nasz wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. To duże zobowiązanie, będziemy się chcieli z niego jak najlepiej wywiązać. To przede wszystkim wejście na rynek telewizyjny, rynek, na którym Wirtualnej Polski do tej pory nigdy historycznie nie było. Wyjście naprzeciw telewizjom, które już od dłuższego czasu kłusują na naszym rynku internetowym i ta koncesja, moim zdaniem, głównie wzmocni naszą siłę na rynku internetowym w obszarze wideo w internecie. Pozwoli nam wejść w długie formy wreszcie, coś, czego oczekiwali od nas od dłuższego czasu reklamodawcy. Pozwoli przenieść kompetencje telewizyjne wewnątrz Wirtualnej Polski na nowy poziom. Wprowadzi zupełnie nową dynamikę wewnątrz organizacji. I w związku z tym bardzo się cieszymy, że ta koncesja została nam przyznana. To też pozwoli zmienić postrzeganie Wirtualnej Polski jako gracza również telewizyjnego. Nie otrzymaliśmy jeszcze formalnej decyzji z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, więc nie znamy dokładnego terminu, jaki zostanie nam przez Krajową Radę skomunikowany. Nie wiemy też, na ile gotowy jest operator MUX-a 8, czyli spółka TPM Idel. Dopiero zaczynamy rozmowy. Trudno mi powiedzieć, myślę, że w ciągu roku wystartujemy.
Więc z środków z IPO pierwszą naszą akwizycją było zakup dwóch rozgłośni radiowych, dwóch niezależnych rozgłośni radiowych, dwóch transakcji, które negocjowaliśmy oddzielnie, ale zamknęliśmy prawie tego samego dnia, czyli kupno Open FM oraz Polskiej Stacji. Obie te akwizycje w sumie kosztowały nas około 4 milionów złotych. Później dokonaliśmy zakupu spółki ABC Zdrowie, całej grupy spółek należących do działających pod nazwą Nexweb Media, m.in. ABC Zdrowie. Kolejną akwizycją było zakup Alani oraz w ostatnich tygodniach kupiliśmy finansowy supermarket. Zarówno Alani, jak i finansowy supermarket to były transakcje około 10-12 milionów złotych. Działamy w branży, która jest hipercykliczna, bardzo mocno uzależniona od makroekonomii. Ja jestem bardziej ekspertem od mikroekonomii niż makroekonomii, ale z tego, co obserwuję, co czytam, wydaje się, że sytuacja makroekonomiczna jest dosyć stabilna, w związku z tym nie mam powodu do niepokoju, jeśli chodzi o rynek reklamy. Liczę, że w przyszłym roku będzie on odnotowywał nieco zwiększone tempo rozwoju niż w tym roku, a więc pewnie gdzieś w okolicach 10%.